Siema, siema. Wkręciłem, żeby tak nie za bardzo widzieli moją tablicę rejestracyjną. Powodu COVID-u przeglądu zrobionego, muszę to zrobić szybko i dlatego nie chciałem się pokazywać za bardzo. Właśnie jadę na przegląd, po prostu nie było kiedy zrobić, gdzie godziny przyjmowania skrócili. Ja mogłem tylko w sobotę podjechać na ten przegląd, a oni po prostu krócej pracowali i to jedna zmiana. I przegląd po prostu wyszedł. Siema, Wyku. Ostatnio z projektem rozmawiałem i rozmawialiśmy właśnie o ścigach. I tak zaczęliśmy rozmawiać o tam, o jeździe, o tym, o tamtym, o motocyklach i wynikł taki temat, że amor skrętu, tak, w motocyklu. Ja mu mówię, że tam w Ducati, Panigale, no to miałem tam fabryczny Olinsa. A w Fireblade'zie po prostu nie ma i Jarek mówi, no jak tu jechać, jak tu jeździć bez tego, bez amoru skrętu, nie? A ja mówię, normalnie, no po prostu, tak jak z amorem się jeździ. No i... ja zapomniałem właśnie, że w Hondzie Fireblade'zie Japończycy tak wymyślili, że żeby ominąć ten amor skrętu, zrobili inne takie, zastosowali po prostu 16 z przodu, mniejsze koło, żeby niwelowało po prostu te przeciążenia. O ja nie, ja to mam pecha, no bo tam policjanty, no. No i właśnie, nie wiem czy tam w innych motocyklach też takie zastosowanie inni producenci zrobili, ale w Fireblade'zie jest właśnie tak zrobione, żeby nie montować tego amora skrętu, no to 16 jest z przodu. Ciężko dostać taką oponę. Zazwyczaj trzeba na zamówienie i się czeka. Przy wysokich prędkościach ten amor tutaj nie jest potrzebny. Przy niższych, no to tak, to jest to wyczuwalne, że ta kierownica tak pływa. W takich manewrach
kiedyś pamiętam czasy, jak latałem na tych ścigaczach i czasem z chłopakami się jechało po prostu nad morze, wykąpać i się wracało. Takie upalne lato. No pamiętam, jak z tych kombinezonów cali mokrzy wychodziliśmy zaraz do Bałtyku, jeps. Motocykle zostawialiśmy na wydmach, tam przy tych sklepikach. No, wieczorem Daniel ma przyjechać, coś po nagrywki jakiejś zrobimy z Betą. Siema! Do zajechania po prostu. No właśnie, skąd ludzie mają wiedzieć, że Fireblade zastosowali taki właśnie zamiast tego Amora skrętu, jak to przecież starszy motocykl jest, już jest coraz mniej. Tego młodszego rocznika jest więcej, nie wiem czy tam, no chyba tylko w tym, do 99 roku te mniejsze kółka stosowali, teraz w tych nowych Fireblade'ach, no to jest normalnie Amor skrętu. Na takie wjazdy boczne, o to czuć, przez krawężnik taki lekki, to czuć ten brak amortyzatora skrętu. Teraz jestem bezpieczny. Przegląd się zrobi i można zasuwać. Dzień dobry. Dzień dobry. No? Czy przegląd? Tylko nie mów, że do 12 jesteś. Nie. No to dobrze. Bo ostatnio Zbychu mnie nie wziął, bo mówi z koronawirusa mają krócej, musi już zamykać i to i tamto. Przygotowany na wirus, na pandemię. Czakłe kości. Tak, no. Takie upały jeszcze. Żalek w tym, co? No trochę. Jeszcze nie czuję, ale jak tak bym postał tu, to... No, już jak się stoi. No. Co, mam pochodzić, bo dopiero z domu co wyjechałem. Na te spaliny. Dowód rejestracyjny. Nie mam. Mam.
To by dopiero było, co? No. A mu powiedział ci ktoś, że nie ma dowodu? No. Był taki? O, nie jeden. Nie jeden? Prowadził. A mógł kolekcjonerski sobie załatwić, nie?